firma Krzysztof Bruny Syn zajmuje się wyłącznie wynajmem lokali w tym odrestaurowanym budynku, w którym jesteśmy. Jesteśmy na Białostockiej 22 i tutaj jest stary budynek kupiony ponad 100 lat temu przez firmę na magazyny i zaplecze techniczno-serwisowe. Obecnie są tutaj biura wynajmowane przez firmę i mamy salę eventową, w której jesteśmy, gdzie można odbyć jakieś spotkanie firmowe czy wesele. Spółka handlu towarami żelaznymi Krzysztof Brun i Syn działa z przerwami w Warszawie od ponad 200 lat. To jest najstarsza, jedna z najstarszych chyba firm prywatnych w Polsce. Brunowie, rodzina ewangelickich Niemców, przyjechali do Warszawy z Wittenbergi za czasów Stanisława Augusta. Krzysztof Fryderyk w wieku 13 lat rozpoczął pracę w sklepie innego Niemca, Münchenbecka, i stopniowo piął się po szczeblach kupieckiej kariery. W 1816 roku przyjął sklep po śmierci swojego pracodawcy. Powszechnie wiadomo, że pierwszy milion trzeba ukraść. W jego przypadku to nie była kradzież, tylko wrzeniusze we wdowę po swoim szefie. Stanisław Rejmont, który bywał na obiadach mojej siostry, zawsze powtarzał, że pomysł Wokulskiego Prus wziął właśnie z Bruna, który od niczego stworzył firmę i dorobił się na wojnie i te wszystkie szczegóły. Krzysztof Fryderyk od momentu przejęcia sklepu i zmiany nazwy systematycznie umacniał swoją pozycję wśród warszawskich kupców. Handlował nie tylko żelazem, ale też innymi materiałami budowlanymi, sprzętem kuchennym czy sportowym. To był człowiek niezwykle rzutki i nowoczesny i myślący jakby w przód. Został jednym z większych importerów różnych ówczesnych cudów i wynalazków. I tak jako pierwszy zaczął sprowadzać do Polski, na tereny polskie, wyroby firmy Gillette, tej słynnej francuskiej firmy Gillette. Wszyscy nasze, no teraz to już może młodzież nie wie, ale jeszcze za moich czasów, słynne słoiki Weka, czyli wekowanie wszystkich tych, no to też Brun to sprowadził jako pierwszy do Polski. Sprowadzał takie drobiazgi jak hacele do podkuwania koni. Ekonomicznie był to dobry okres dla Polski. Olbrzymi rynek zbytu rosyjski i konkurencyjność polskich zakładów, położenie na zachodzie sprawiało, że tutaj dużo się działo i rozwijało w sferze produkcji i finansów. Akurat Brunowie działali na niwie handlu. Mieli prosty przepis na dorobienie się, czyli bardzo gruntowne wykształcenie, praktyki w Anglii, praktyki w Niemczech, sprowadzanie do Polski na bazie umów o wyłączność, różnych nowinek technicznych, takich jak najwyższej jakości narzędzia stalowe, słoje wecha, które służyły do konserwacji jedzenia swego czasu, żyletki i różne inne rzeczy, które dzisiaj uważamy za zupełnie naturalne, a przecież ktoś kiedyś musiał je sprowadzić, wypromować i ludzi nauczyć. Brunowie zajmowali się nie tylko importem, ale też produkcją. To oni wprowadzili do Polski windy amerykańskiej marki Otis i na Śląsku zorganizowali produkcję części do nich. O otwartości tego rodu na nowinki techniczne świadczy też fakt, że Brunowie na przełomie XIX i XX wieku zainwestowali w coś, co dziś określilibyśmy jako startup. Konkretnie w nowatorski pomysł kuchni polowych dla wojsk. Na owe czasy to była rewolucyjna sprawa, mieć kuchnię na kołach i gotować posiłek w czasie drogi, więc na wojnie rosyjsko-japońskiej Brunowie zrobili pierwsze takie grube pieniądze i mieli przedstawicielstwo w Kijowie, w Odessie, w Cesarstwie Rosyjskim, gdzie mali aktywnie, jak wielu innych przedsiębiorców owego czasu. Zarówno Krzysztof Fryderyk, jak i jego potomkowie angażowali się nie tylko w działalność biznesową. Byli też politykami. Wnuk Stanisław Gustaw był senatorem, a prawnuk Henryk posłem na Sejm.
Wszyscy oni byli także aktywnymi społecznikami, tworzyli szkoły dla handlowców i przewodzili różnym kupieckim stowarzyszeniom. Brunowie mieli bardzo silną konkurencję ze strony Żydów. Myślę, że część tej działalności na niwie stowarzyszeń wynikała z chęci uporządkowania handlu, to znaczy, żeby handlowcy płacili podatki, używali kas fiskalnych, nie sprzedawali z ręki, tylko w jakichś lokalach, które są oznakowane, wynajmowane i tak dalej. Brunowie byli filantropami znanymi. Reprezentowali naprawdę dużą siłę finansową i dzielili się tym majątkiem z potrzebującymi biednymi, starali się mądrze spożytkować swoje pieniądze. Mój ojciec mówił, że na przykład nigdy sobie nie zdawał sprawy z tego, że jest z bardzo bogatej rodziny. Dopiero jak mój dziadek wziął go na wakacje na Batorym po fiordach norweskich i kapitan tylko z nimi chciał jadać kolację, to się zorientował, że coś jest dziwnego, tak? Także żyli bardzo skromnie, mimo że posiadali olbrzymie zasoby finansowe. W latach 30. XX wieku firma Krzysztof Brun i Syn była już dużym koncernem obejmującym 3 spółki. Wojna położyła jednak temu kres. Henryk, który w tym czasie stał na czele firmy, zginął w Palmirach z rąk Niemców. Odmówił bowiem udziału w zbiórce datków na budowę domu dla SS. W czasie wojny zniszczono też kamienicę należącą do firmy. Między innymi główną siedzibę pozostającą w rękach rodziny od początku XIX wieku, kamienicę u zbiegu ulic Senatorskiej i Bielańskiej. W latach stalinowskich resztę ocalałego mienia ukradło komunistyczne państwo. To wtedy zawieszono działalność firmy. Komunistom nie były potrzebne ani wiedza, ani znajomość rzemiosła handlowego. Potrafili to robić lepiej. Z najtrudniejszym zadaniem zmierzył się mój dziadek, który mając świadomość, że dysponuje tym, co pozostało z dorobku 7 pokoleń Brunów, musiał firmy likwidować, zamykać, rozliczać się z wierzycielami, zwalniać ludzi, no wie pan, czyli likwidować. Po upadku komunizmu Brunom udało się odzyskać budynek na warszawskiej Pradze i formalnie wznowić działalność firmy Krzysztof Brun i Syn. Wejście do siedziby przy ulicy Białostockiej zdobi fragment wiersza Westchnienie babuni siwej Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego z 1953 roku. Codziennie jakiś balik, codziennie karta win, pachulscy mnie kochali i Krzysztof Brun i Syn. Tak jest zabawne, ale to chodziło o to, że wszystko mija, te firmy odchodzą w przeszłość, już ich nie ma i nie będzie. Historia Krzysztofa Fryderyka Bruna i jego rodu to przykład tego, jak obrotni rzemieślnicy umieli wykorzystać dobrą koniunkturę Królestwa Kongresowego i stworzyć rodzinne biznesy. Biznesy, które przetrwały wieki, wojenne zawieruchy i rządy komunistów. My mamy za dużo atencji dla polityków, żołnierzy, wojowników, a za mało doceniamy ludzi, którzy budują podstawę każdego państwa, czyli właśnie przedsiębiorców, społeczników, ludzi, którzy rozwijają przemysł, bo to jest najwyższej klasy patriotyzm. I ja uważam, że to jest ważniejsze niż machanie szabelką. I dlatego uważam, że Brun to jest jeden z bohaterów Polski, gospodarczej Polski.